Przechodząc dalej, pracę możemy szukać również poprzez firmy. Rekrutacyjnie często korzystam z tej techniki i szukam osób na danym stanowisku, które pracują w konkurencyjnych firmach albo z których to firm mogły wynieść doświadczenie, które mnie interesuje. Dla przykładu, jeśli poszukuję osoby na stanowisko kupca w branży FMCG, robię research, jakie firmy FMCG działają w danej lokalizacji i uwzględniam nazwy tych firm. W moim wyszukiwaniu na LinkedIn. Jeśli nie chcemy wychodzić z branży, albo właśnie wręcz przeciwnie, chcemy zmienić branżę i interesują nas konkretne firmy, łatwo możemy to sprawdzić w Google, korzystając z komendy Related. Dla przykładu pokażę Wam tę komendę na podstawie wyników dla jednego z moich klientów. W wyszukiwarkę wpisujemy Related, dwukropek i bez spacji stronę danej firmy. Invena.pl. Wciskam Enter. Widzimy niewiele wyników, ale bardzo konkretnych, które prowadzą nas na strony innych producentów armatury łazienkowej i kuchennej. Wchodząc na stronę danej firmy, dajmy na to Blue Water. Ale i każdej innej znajdziemy zakładkę Kontakt. Bardzo łatwo dostępna. Znajdziemy tam formularz kontaktowy, telefon, mail albo któreś z tych elementów. Tutaj widzimy, tak na dobrą sprawę mamy i adres, i telefon, i mail, i biuro obsługi klienta, jak również formularz kontaktowy. Sugerowałabym w pierwszej kolejności kontakt telefoniczny. Warto zapytać się o kontakt do działu HR na tym etapie. Jeśli ta forma jest nieskuteczna, bardzo często na tych stronach są też linki doprowadzonych przez firmę portali społecznościowych. Tutaj widzimy na przykład Facebooka, który łatwo możemy otworzyć w nowej karcie. Bardzo łatwo możemy zadać pytanie, wysyłając wiadomość. Skoro już tu jesteś, warto polubić fanpage, żeby na twojej tablicy trafiały posty tej marki, bo wśród nich może pojawić się informacja o otwartym stanowisku. O Facebooku będziemy mówić później, natomiast gdy już uzyskamy kontakt bezpośredni z działem HR, możemy porozmawiać o tym, jakie nabory są obecnie prowadzone w firmie i w jaki sposób można wysłać im swoje CV. Niektóre firmy, tak jak Invena, na swojej stronie internetowej prowadzą również zakładkę kariery. Klikam w Kariera i to są wszystkie informacje, których jako kandydat możemy poszukiwać. Z badaniapracuj.pl, specjaliści na rynku pracy. Wynika, że 66% osób poszukuje informacji na temat potencjalnego pracodawcy na stronach internetowych firm. Wydzielona zakładka kariera spełnia dwa podstawowe założenia i zadania. Z jednej strony stanowi cenne źródło informacji o firmie, jej kulturze organizacyjnej i podejściu do rekrutacji, z drugiej zaś to także bardzo istotny kanał poszukiwania pracy. Ponad połowa zapytanych przez Pracuj.pl specjalistów odpowiedziała, że szuka nowych wyzwań właśnie poprzez strony internetowe interesujących ich firm. Na tej stronie, czyli w zakładce kariery, znajdziesz więcej informacji o kulturze organizacyjnej firmy. Tutaj widzisz na przykład zdjęcia pracowników. Mogą pojawić się opinie pracowników czy wyniki ankiet satysfakcji. Zobaczmy sobie. Mamy wartości, czym się kierujemy. Co firma oferuje? Elastyczny czas pracy, pakiety motywacyjne, ścieżki kariery o tym wszystkim możemy sobie tutaj poczytać. Oczywiście ma to za zadanie pokazanie pracodawcy jako dobre miejsce do pracy. Ma to zadanie też ściśle employer brandingowe czyli właśnie takie, byś poznał bliżej ewentualnego pracodawcę i się do niego przekonał. Na tej stronie znajdziesz też ogłoszenia o pracę tu akurat troszkę niżej wolne wakaty i formularz spontanicznej rekrutacji który akurat jest podlinkowany tutaj i wyróżnia się kolorem. Tak jak wspominałam, nie wszędzie strona kariery funkcjonuje, więc warto nawiązać bezpośredni kontakt z działem HR czy osobą odpowiedzialną za dany proces rekrutacji. Pracodawcy promują się w różnych miejscach, dlatego też poza www znajdziesz ich profile na goworku, pracuj.pl, stronach biur karier czy targów pracy. Znając już nazwę firmy, łatwo możemy wyszukać informacje kontaktowe. Wpisując nazwę firmy and contact or contact, żeby zabezpieczyć się na możliwość prowadzenia strony w języku angielskim. Zobaczmy sobie Invena and contact or contact. W pierwszej kolejności mamy od razu informacje bezpośrednio od źródła. To do czego Cię namawiam, to nawiązanie relacji. Umiesz już znaleźć interesujące Cię firmy, jak i dane kontaktowe do nich, więc wykorzystaj je zamiast wysyłać setek CV.